Cześć, witam Was serdecznie. Absolutnie dzisiejsza premiera nowej nowości w całym systemie wspierania młodości firmy Genes. Na te cuda czekało pół Polski i jeszcze więcej, więc ja dzisiaj pozwolę sobie przeprowadzić Was troszkę wcześniej przez to, w jaki sposób można korzystać z tych produktów i jak zrobić bardzo fajny, szybki makijaż. Słuchajcie, o te cuda chodzi. To jest Envy, Beauty Envy. Nowość, zupełna nowość w ogóle w makijażu. Słuchajcie, składa się z trzech produktów. Po pierwsze mamy do czynienia z bazą, czyli primerem. Bazą, którą możemy zastosować nie tylko pod makijaż, jakim jest nałożenie podkładu, ale tak samo może służyć nam jako baza do szminki, czy też do tuszu, do rzęs, czy też do kredki do brwi, zastępując każdą właściwie bazę, którą wykorzystujemy w trakcie naszego makijażu. Ok, to jest primer, potem zastosujemy BB Foundation Mist, czyli podkład BB. Słuchajcie, w 9 odcieniach będzie go można sobie dobrać ze strony internetowej, czy też z testerów, jaki odcień pasuje do Was. Na czym to polega? Wpisując dotychczasowy odcień używanego przez Was podkładu, system dostosuje ten, który powinniście wybrać. Dla mnie wyszło, że jest to mieszanina pomiędzy Warm Beige a Cool Buff, także mogę stosować któryś z tych dwóch odcieni, mogę też zastosować dwa, zobaczycie jak to się robi. Można też skorzystać z gotowych testerów, które będą pokazywały, przykładając przez taką przeźroczystą nakładkę na naszą skórę, dobrać odpowiedni produkt. I potem finiszować będzie można, ale też nie jest to koniecznością. Natomiast słuchajcie, ja do tej pory wydawało mi się, że bronzer absolutnie nie jest produktem, którego mogę używać. W tym bronzerze się zakochałam i myślę, że nie jedna z Was, stosując bronzer, będzie po prostu mega zachwycona. Jest to piękny finisz dla naszego makijażu. Ok, to słuchajcie, powoli zaczynamy. Przechodząc sobie kolejnymi krokami, ja już oczywiście wcześniej przygotowałam moją skórę do tego, żeby wykonać makijaż, czyli zmyłam ją naszym cleanserem, cleanserem z linii Lumines, potem zastosowałam krem na dzień, też z linii Lumines, w związku z czym moja skóra jest już perfekcyjnie przygotowana do tego, żeby zacząć wykonywać makijaż. Ok, zanim będziemy używać, bardzo ważna informacja, bo to Wam już teraz czary marym zrobiłam, słuchajcie, to jest aerobrushu, w aerozolu. Niesamowicie fajna rzecz do rozprowadzania naszego makijażu bardzo szybko. Kolejnymi zaletami jest to, że w tym oto produkcie, czyli w primerze, mamy formułę technologii komórek macierzystych, czyli mamy zawarte czynniki wzrostu wpływające na to, że nasza skóra jest cały czas pielęgnowana, jest cały czas dopieszczana i czuje się fantastycznie, nawet pomimo tego, że mamy zrobiony makijaż, który bardzo często jest uważany za takie, powiedzmy, zło konieczne, czyli kobiece upiększanie się. Natomiast tutaj primer zawiera właśnie technologię komórek macierzystych, bardzo fajnie odżywia naszą skórę i stanowi wyśmienitą bazę pod zrobienie perfekcyjnego makijażu. Słuchajcie, musimy go wcześniej troszeczkę rozruszać, tam żeby wszystko się ze sobą pięknie zgrało i wymieszało. I teraz zasada jest taka, że utrzymujemy go mniej więcej na lekkim zgięciu tutaj, ręki, utrzymując mniej więcej kąt 45 stopni i po prostu wykonujemy ruch w postaci Z-ki, czyli przejeżdżając przez naszą twarz. Ok, w takim razie cóż, zamykamy oczy, no i stosujemy w tym momencie primer. Ach, słuchajcie, mega fantastyczna sprawa, to jest takie mgiełka ożywcza dla naszej skóry. W tym momencie dajemy troszeczkę czasu, żeby sobie primer ładnie tutaj wsiąknął. Natomiast ja oczywiście jeszcze do tego mogę użyć gąbeczki po to, żeby go troszeczkę wprowadzić tutaj w moją skórę, delikatnie. Ok, widzicie, mam jeszcze tutaj takie rzeczy do zakrycia. Gdzieś tam czasami coś się przytrafi. Ok, dobrze. I to nam wystarczyło do tego, żebyśmy mieli w tym momencie skórę przygotowaną do zrobienia kolejnej części naszego makijażu. Więc ja szukam w tym momencie swojego odcienia. Myślę, że dzisiaj skupię się na numerze W3 Warm Beige. Taki delikatny. Ja mam skórę raczej jasną,
z tendencjami do piegów, w związku z czym wybieram kolory troszeczkę jaśniejsze. I słuchajcie, też oczywiście zasada, tutaj robimy sobie piękną zetkę na twarzy, oczywiście też zachowując pewien kąt, pewną odległość od naszej twarzy, no i też zamykamy w tym momencie oczy i wykonujemy nasz makijaż. Okej, dobrze, mamy. I znowu oczywiście możemy użyć naszej gąbeczki do tego, żebyśmy po prostu wyrównali w tym momencie nasz podkład. Słuchajcie, jeśli chodzi o BB Foundation, możecie go zastosować jeden raz, jeśli chcecie uzyskać po prostu takie delikatne przykrycie Waszej skóry. Możecie również zastosować produkt dwa lub trzy razy dla uzyskania odpowiedniego dla Was krycia. Fenomenem jest to, że BB Foundation przy na przykład 3 lub 4-krotnym użyciu jest w stanie zakryć nawet tatuaż na naszej skórze, więc jest to niesamowita sprawa i fajne krycie. Słuchajcie, więc ja użyję w tym momencie. O, chciałam Wam pokazać, jak zrobić to też z dwoma kolorami, w związku z czym użyję w tym momencie N4, czyli Cool Buff, do tego, żeby położyć drugą warstwę. Do tej pory stosowałam zazwyczaj właśnie gdzieś mniej więcej dwie warstwy po nałożeniu podkładu, więc wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej wystarczające. Więc jedziemy znowu zetką. Czasami się człowiek gdzieś tam zapomni. Oczywiście dochodzimy w trakcie robienia tych makijaży i praktykowania tego produktu, dojdziemy do perfekcji w wykonywaniu tej zetki. Ja jestem dopiero na początku tej drogi, uczę się tego produktu, tak samo jak i teraz go Wam prezentuję, w związku z czym jeszcze gdzieś tam czasami gdzieś mi ta ręka ucieknie. Będzie to pełni perfekcyjne wykonanie. Słuchajcie, no krycie jest już coraz lepsze, tak? Możemy też, bo ważnym jest, żebyśmy sobie tutaj rozprowadzili bardzo ładnie ten podkład pod oczami, więc tutaj najbardziej właśnie te gąbeczki takie w kształcie trójkąta są bardzo przydatne do tego, żeby słuchajcie, i też możecie sobie troszeczkę na dekolt, żeby się to ładnie wyrównało. No, muszę przyznać, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Mało tego, jeśli potrzebujemy gdzieś zastosować produkt całkowicie tylko tak miejscowo, możemy oczywiście dosłownie prysnąć małą kropeczką, takim plackiem, jak to mawiają, i po prostu w tych miejscach, które uważamy, że jeszcze gdzieś nam nie dotarł produkt, rozprowadzić według potrzeby, czy też właśnie, o tak jak ja tu mam takiego, takie coś, co chciałabym schować i przykryć, to oczywiście możemy to zrobić w ten sposób. Bardzo fajne, szybkie wchłanianie produktu. Słuchajcie, cała linia jest też, takie teraz ciekawostki, wodoodporna, wilgocioodporna, czyli możemy zastosować ten produkt w wyjściu na przykład na fitness, na basen i nie bać się, że gdzieś nam ten makijaż się rozpłynie. To, co jest też ważne w tej formule właśnie airbrusha, to to, że to, co mamy zamknięte wewnątrz tego opakowania, czyli wszystkie właściwości związane z technologią komórek macierzystych, nie wyjdą na zewnątrz, mówiąc tak obrazowo. Tak samo też będzie w odwrotną drogę, czyli nic do środka, do produktu się nie dostanie. I to jest dla mnie, uważam, bardzo ważna informacja, którą w tym momencie Wam przekażę. Mianowicie to, że
Zazwyczaj w produktach, które używamy, wkładając na przykład, no nie wiem, palec, gąbeczkę, cokolwiek do tego produktu, do tego podkładu, stykając się z nim, no przekazujemy tam też swoje bakterie czy zarazki, które przenosimy w tym momencie na przykład na dłoniach czy na różnych innych rzeczach, których używamy do makijażu. W tym przypadku to się nie dzieje, bo to, co mówiłam, to, co wchodzi, jest w środku zamknięte, nie wyjdzie na zewnątrz i tak samo to, co jest na zewnątrz, nie wyjdzie do środka, więc jest to bardzo ważna sprawa. No słuchajcie, ja już na tą chwilę powiedziałabym, że jestem bardzo, bardzo zadowolona z efektu, natomiast słuchajcie, to jest właśnie taka niesamowita sprawa, bronzer. Przepraszam, tu jest odpowiednia buteleczka, czyli w tym momencie bronzer. To jest coś, co upiększy Waszą twarz, doda rozświetlenia makijażowi, zabiera roztarte perełki, takie rozkruszone, rozgniecione i słuchajcie, ten efekt jest wtedy już fenomenalny na twarzy. Nawet jeżeli zastosujemy sam bronzer bez zastosowania na przykład podkładu BB, będziemy mieć przepięknie rozświetloną twarz. Bronzer stosujemy w ruchu okrężnym po twarzy, po to, żeby nie skupiać się w tym momencie na czole i na nosie, czyli wtedy tych punktów za bardzo nie rozświetlić. No więc cóż, słowo się rzekło, robimy finish. Ok. I też w tym momencie możemy użyć naszej gąbeczki. Słuchajcie, ta gąbeczka też pomaga nam w tym, że ten makijaż nie będzie nam spływał w tym momencie, będzie się bardzo ładnie wchłaniał i będzie całość wyglądała po prostu ładnie. Uważam, że jest to najbardziej prosty makijaż do wykonania, szybko, rano. Jak dojdzie się oczywiście też do wprawy, będzie to trwało dużo szybciej. Ja w tym momencie też przekazuję Wam dużo informacji, więc ten czas jeszcze się troszkę wydłużą. Ok, mamy zrobiony nasz makijaż. Pokażę się Wam tak, o, może na zbliżeniu. Nie wiem, czy będzie aż tak dobrze widać. Słuchajcie, ja go jeszcze w tym momencie nie wykończę, dodając do tego tusz do rzęs i dodając inne elementy, więc jeszcze dosłownie taka drobinka na dodanie. Jeśli ja na przykład muszę używać tutaj czegoś do wykończenia mojego makijażu brwi, kredki, natomiast są panie, które po prostu mają pięknie zagęszczone brwi i wtedy tylko po użyciu po zrobieniu makijażu należy wziąć taką pałeczkę na przykład do czyszczenia uszu i po prostu przetrzeć delikatnie brwi, żeby osad był ściągnięty. Ok, i teraz jeszcze maskara. Wiecie co, po raz pierwszy w życiu maluję się do aparatu. To jest niesamowite. Dziwne uczucie, ale co kobieta nie jest w stanie zrobić. Tak jak wspomniałam, całość linii jest wodoodporna, więc możecie ją zastosować właśnie w różnych tego typu sytuacjach. Bardzo dobrze się rozprowadza, naprawdę ta formuła airbrusha znacznie usprawnia robienie makijażu. Myślę, że jest to absolutna rewolucja w tym momencie na rynku robienia makijażu, a dodatkowo informacja o tym, że nasz primer zawiera ponad 200 czynników wzrostu, jest to absolutny hicior, jeśli chodzi o dbałość o naszą skórę. Jesteśmy w stanie przy niewielkim wysiłku uzyskać naprawdę bardzo piękny makijaż w bardzo szybkim czasie. No słuchajcie, mogę powiedzieć, że jestem gotowa do wyjścia na miasto, czy też do pracy. Słuchajcie dziewczyny, powiem tak, to są absolutne hity na rynku makijażu.
i myślę, że wiele się będzie działo na tych produktach w Polsce. Myślę, że każda kobieta, która będzie go posiadała, będzie niezwykle zadowolona z makijażu, który będzie uzyskiwała. A ja z Wami jeszcze będę na pewno dzielić się kolejnymi moimi doświadczeniami z produktem, jakim jest Envy BD Envy. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam serdecznie.